Noc Muzeów to fantastyczna impreza, która odbywa się od wielu lat. Volvo Car Warszawa i Volvo Car Poland postanowiło się włączyć w nią, pokazując swoje dwa klasyczne samochody. Mamy P1800S z 66 roku i Volvo Amazon z 68. Są to dwa najbardziej kultowe modele w historii naszej marki. Dwa kapitalne samochody, niesamowite egzemplarze, wspaniale, po wspaniałej renowacji. Jeden z nich to Volvo Amazon, samochód, który startował kilka razy, wiele razy w bardzo bliskim mojemu sercu rajdzie Monte Carlo. P1800, piękne sportowe auto, jest legendą ze względu na świętego, na króla Karola Gustawa, który miał dwa takie samochody, no i na jego piękno. Natomiast Amazon, seria 120, to jest samochód, który fachowcy uważają za jeden z najbardziej pancernych samochodów wszechczasów. Auto, które można wystawić przeciwko czołgowi T-34 i da radę. Piękne to mało powiedziane. Te samochody naprawdę mają duszę i to były naprawdę dzieła sztuki. Przynajmniej są takimi w tej chwili. Lata 60. były bardzo ciekawe w historii ludzkości pod względem technologii, sztuki, lot na Księżyc, Beatlesi, Rolling Stonesi, a te dwa modele zapisały się na kartach historii swoim designem, technologią. Wystarczy wspomnieć, że Amazon to pierwszy model, który na świecie, który był wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Oprócz modeli historycznych na górze możemy podziwiać nasze najnowsze modele V90 Cross Country i XC90. Oprócz tego dla gości przygotowaliśmy pyszną kawę, różnego rodzaju przekąski. Noc Muzeów to jest zupełnie niesamowita impreza, niesamowita okazja i widać nawet tutaj po tej kawiarence w salonie Volvo, że warszawiacy to kupili, naprawdę. Wszystkie lokale są otwarte dookoła, a tu jeszcze można obejrzeć takie samochody.